Siemaneczko, ziomeczki, od tutaj znowu ja, Pawulson 888 z kolejnym super bankierem? Z kolejnym super bankierem, czy z innym sztosem. Dzisiaj słuchajcie, mam po prostu coś wspaniałego. Słuchajcie, bo to jest tajemnica, to jest sekret, to jest tajemnica. Słuchajcie, otóż jest, jest nowa plota, że jeśli zadzwonicie do siebie samych na telefon o 3 w nocy, to coś się stanie, nie wiem, coś strasznego, coś co będę mógł umieścić w miniaturce i pieniądze zarobić. Jakby więc słuchajcie, teraz jest 3 w nocy, na dowód tutaj, bo wiem, że zawsze narzekacie, że kłamie, tutaj macie napisane, widać, 3 w nocy. Więc jakby no jest 3 w nocy, no. I będę dzwonił na swój własny numer. Więc zaczynamy, ja! Poczekajmy jednak chwilę, zanim zacznę swój challenge, mały challenge dla was. Jeśli podrzucę tego lewka do pogóry i go nie złapię z powrotem, musicie mi dać lajka. Musicie, rozumiesz? Nie, tak serio, musicie go dać. Jakby... Oglądając ten film podpisujesz kontrakt i jeśli tego nie zrobisz, ja będę miał kontrolę nad twoją duszą i będę ją wykorzystywał do kolejnych filmów z dzwonieniem o 3 w nocy. Wiesz dobrze o tym, Jimmy? I ty, Robert, też. Nie myśl, że zapomniałem o tobie, Robert. Dobra, lecimy. Dawaj tego lajka, Robert, rozumiesz? Dobra, moja droga, skrrt! Armio, teraz naprawdę zabieramy się za challenge. Więc będę dzwonił do siebie. Pamiętajcie, jest 3 w nocy, a nie ma za mną zegara, więc nie macie żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy mówię prawdę. Ale tutaj jest 3 w nocy, jak już pokazywałem, więc wal się, Robert. Dobra, mamy telefon i lecimy. 5, 5, 5, 6, 3, 5, 8, 7, 5, 6, 3, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A jak coś nie dzwonicie na ten numer, jakby nie jest prawdziwy. Znaczy jest. Dobra, dzwonimy. I głośno mówiąc. Halo, kto dzwoni? Halo? Czy to jestem ja z alternatywnego wymiaru? Dzwoniłem się do... dzwoniłem się do samego siebie? Jeśli jesteś Paweł, to tak, to ja twoje alter ego. Czy mogę wiedzieć, po jaką cholerę do mnie dzwonisz? Byłoby to dla mnie bardzo ważne. Tak, to ja dzwoniłem się do samego siebie. Nagrywam to dla YouTube'a, wiesz, żeby wiesz, że straszne rzeczy były. O Jezu, świetnie, to ty jestem alter jakiegoś gównianego youtubera. Weź sobie znajdź prawdziwą pracę, a nie nagrywać jakieś gówniane rzeczy. Ale ja lubię robić te filmy na YouTube, a to nie jest tylko dla pieniędzy. Nie jest tylko dla pieniędzy. Jakby nie było dla pieniędzy, byś nie wrzucał 10 tysięcy takich filmów z gadaniem z duchami naraz. Ty śmierdzący hipokryto, brzydzę się tobą. Brzydzę się tobą i chcę, żebyś zdechł. Mógłbyś przynajmniej... jakby przyjść jakoś do mnie, jakoś wyskoczyć, żeby była jakaś straszna rzecz na miniaturkę czy coś. Wal się, ten debilu. Ha, rozłączył się. No więc moja druga skirt, armio. A to by było na tyle w tym super challenge'u. Więc udało się nam, dodzwoniłem się do samego siebie i zrozumiałem pewną ważną lekcję. Nie ma sensu robić rzeczy pod publiczność. Nie mam zamiaru robić więcej gównianych filmów tylko po to, by mieć pieniądze. Ponieważ zrozumiałem, że chodzi w życiu o coś więcej. Co mi dzwoni? Halo? Tak, panie menadżerze, dobrze pan słyszał, odchodzę, o co chodzi? Rachunek za prąd? Że ile? Dokładnie tak! Giveaway na darmowe widolce w Fortnite. Wystarczy, że subskrybujesz, skomentujesz i zalajkujesz ten film. I pamiętaj, kliknij w dzwoneczek. Tak jak ja, kliknę pistoletem w moją... In the house, baby.